wszystkim, jak co miesiąc witam Was w nowym odcinku z planowaniem w Bullet Journal. No zbliża się już październik bardzo powoli i idzie jesień, dlatego dzisiaj będziemy planować właśnie październik. No i standardowo, jeśli nie wiecie co to jest Bullet Journal, jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, to jest to spersonalizowany kalendarz lub planer, który robimy po swojemu, od samych podstaw, od początku, w jakimś zeszycie gładkim, w kratkę lub w linię, lub też w kropki, tak jak ja to robię. No i po prostu wypisujemy tam wszystko, co tylko chcemy, po swojemu, a później po prostu to wypełniamy. No i mam nadzieję, że dzisiejszy temat przypadnie Wam do gustu i jeśli jesteście ciekawi, to oczywiście zapraszam do oglądania. Październik kojarzy mi się z jakimiś liśćmi, jesiennymi rzeczami, takimi już ciepłymi, Halloween i tak dalej, dlatego w kontraście chciałam dorzucić coś innego, ale też można to uznać za trochę mroczne. Bo wybrałam ocean, to co jest pod wodą, czyli wieloryby, ośmiornice, rekiny, rafę koralową, jakieś tam małe rybki, macki. No generalnie takie tajemnice oceanu. I tutaj można wybrać sobie kolorystykę jakąś bardzo ciemną, szarą, granatową, albo pójść w coś bardziej kolorowego i ja postanowiłam zrobić to tak pośrednio. Możecie zauważyć, że na stronę tytułową wybrałam sobie temat macek ośmiornicy, które wychodzą spoza kartki i tak sięgają do napisu październik, który jest na samym środku. No i muszę powiedzieć, że przygotowywanie tego miesiąca było trochę zajmujące. Szczególnie właśnie przez te macki, dlatego że mają one dosyć dużo szczegółów, tych kółek, no i rysowałam, szkicując, a później jeszcze dokładając line art, robiąc tę samą robotę. I tak zeszło mi z półtora dnia, no niestety musiałam sobie robić przerwę pomiędzy, bo mam trochę problemy z kręgosłupem, mnie bolał, ale no można tak powiedzieć, że był to chyba najbardziej zajmujący temat, jaki robiłam w Bullet Journalu w tym roku. Na pierwszej stronie jeszcze dodałam dwóch kolorów, niebieskiego i różowego. Moim zdaniem wygląda to naprawdę bardzo fajnie i myślę, że jeszcze kiedy dodałoby się takiego mocnego granatu zamiast tego jasnego niebieskiego, byłoby to jeszcze lepsze. No i w sumie bardziej by kontrastowało. No dobra, przechodzimy już na kolejną stronę, gdzie robię jak zawsze kalendarz. Kartki w notesie Leuchtturm są cienkie. No i jak to właśnie bywa, kiedy nałożymy sporo tego pisaka na bazie wody, no to one delikatnie nam przesiąkają na drugą stronę. Co zresztą możecie zobaczyć tam, gdzie robiłam tę ramkę na niebiesko, no to no niestety to widać. Ale bardzo lubię te notesy, dlatego że rozkładają się na płasko, mają dużą powierzchnię tej kartki, no i naprawdę dobrze mi się w nich planuje. Jedynym minusem jest właśnie ta całkowita przezroczystość i pomyśleć jeszcze, jakby się tutaj używało markerów na bazie alkoholu, to kiedy by się pewnie nałożyło, to przeszłyby one na kolejne strony. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć na ile, więc lepiej tego nie używajmy. No dobra, w kalendarzu postanowiłam na stworzenie po lewej stronie wieloryba, a ponad napisem kalendarz mamy spływającą wodę. Tym razem postanowiłam kalendarz zrobić na całej stronie, no i tak sobie wyliczyłam, że będę to robić pionowo, czyli poniedziałek, wtorek, środa od góry do dołu. Akurat zajęło mi to idealnie tutaj miejsce. Nie robiłam też tam dużo szczegółów, no bo możemy tu wpisywać, jakie rzeczy mamy w danym dniu, czy jakieś ważne wydarzenia. Okej, przeszliśmy na jedną z takich mocniejszych pod względem zajmowania czasu stron, czyli nawyków. I jak widzicie, stwierdziłam, że dobrym pomysłem będzie wyrysowanie tutaj kształtu rybek. I mam tutaj tyle kształtów, po 31 do każdej czynności. I kiedy w ogóle wyrysowałam je sobie szkicem, to po pierwszej grupce, tej rubryczce do danej czynności miałam już dość i się zastanawiałam, czy to w ogóle będzie dobrze wyglądać, no bo w sumie chciałam zrobić nie takie zwykłe kształty obłe, tylko takie bardziej, jak wiecie, jest ta rybka z Nemo, taka żółto-niebieska, to właśnie coś w tym stylu. I no, myślałam może, żeby to jakoś zmienić, ale stwierdziłam, dobra, przysiądę do tego, będzie trochę dłużej, ale myślę, że będzie to fajnie wyglądać. I tak tworząc te rubryczki, te grupy rybek, pomyślałam, że fajnie by było
mieć taki stempel, wtedy porobiłoby się tylko, wiecie, takie ruchy pum, 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 no i by się miało szybko. Mnie natomiast po zrobieniu tego wszystkiego tak zaczął boleć nadgarstek, że musiałam sobie zrobić trochę przerwy. Szczególnie tutaj bardziej narażony był po prawej stronie, bo mamy sporo kartek jeszcze pod spodem i ta ręka nie była położona totalnie na płasko, ale no myślę, że było warto. I tak jak robię wcześniej kolorowo, no to w nawykach zazwyczaj zostawiam tutaj czarno-białe, dlatego że te wszystkie rybki będę po prostu wypełniać, kiedy zrobię daną czynność. No oczywiście nie wszystkie, no bo czasami na przykład kiedy robię sobie maseczki, no to nie robię tego codziennie, tylko raz na jakiś czas. Przerzucam kartkę i mamy kolejną stronę z mediami społecznościowymi. Czyli coś, co również staram się zrobić jak najbardziej prosto. To znaczy nie robię tutaj zbyt wiele szczegółów, no bo będę miała sporo liczb i tak nie chcę, żeby to wszystko jakoś się zmieszało ze sobą. I tak jak robiłam to w przypadku kalendarza, tutaj również postawiłam na spływającą wodę na górze, tutaj gdzie mam napisane media społecznościowe, tylko pokolorowałam to trochę jaśniejszym kolorem. A no i na początku zapomniałam Wam wspomnieć o muszelkach, bo tutaj też się, chociaż w sumie one mogą się trochę zaliczyć do rafy koralowej, no przymrużmy oczy i powiedzmy, dlatego że no na dole mam właśnie tę imitację rafy koralowej. Chciałam, aby główne motywy były właśnie na górze i na dole, a ten środek został taki w miarę pusty i tutaj przeważa kolor pomarańczowy, no taki... Można by powiedzieć, że trochę przypominający plażę. Dodałam także jeden odcień zielonego, którym również pokolorowałam te napisy YouTube, Instagram i TikTok. I oczywiście niebieski i tutaj postawiłam na dwa odcienie, ten jaśniejszy, o którym Wam wspominałam i media społecznościowe zrobiłam na ciemniejszy, żeby trochę jakoś się tutaj odcinały od reszty. Strona obok należy do filmów na YouTubie i na TikToku i tutaj stwierdziłam, że fajnie byłoby uwzględnienie rekinów, bo rekiny super naprawdę wyglądają i mamy tu trochę inne kolory, bo pokoloruję je takim szarym, ciemnym i one będą przytrzymywały te napisy YouTube, TikTok i pomysły, trzy rubryczki. I jako, że na początku macki robiliśmy na kolor różowy, to filmy również na ten sam kolor pokolorowałam. Ja nie wiem, te rekiny, które narysowałam na tej stronie wydają się być naprawdę sympatyczne, szczególnie te na górze. No jeszcze szczególnie przy tym kolorze różowym i jak trzymają na sznurkach napisy, a ten na dole może być no już trochę bardziej niebezpieczny. Ale dobra, z rekinów możemy przejść już na ostatnie strony, czyli rozkładówkę, tygodniówkę. Mamy tutaj pierwszy tydzień października. Niestety 1 października wypada w czwartek, więc pierwsze 3 dni mamy jeszcze z września, ale ja tak zawsze robię, zresztą Wam zawsze o tym powtarzam, że wolę mieć jednak cały ten tydzień, no i wtedy, kiedy wypada więcej tych dni w danym miesiącu, to wtedy wpisuję ten tydzień, czyli mamy tutaj 3 dni września i 4 października, dlatego daję ten tydzień do października. Ale zresztą chyba jest to naprawdę oczywiste. I tu postanowiłam, że motywem przewodnim będzie, tak jak na pierwszej stronie, ośmiornica, ale nie tylko. I na samym środku mam napis październik, który później pokoloruję na dwa odcienie niebieskiego, taki jaśniejszy i ciemniejszy. Zresztą wszystkie kolory, których używam, są takie same, bo wybrałam sobie po prostu paletę, którą używam w danym miesiącu. I tak jak widzicie, tutaj przeważa niebieski, różowy i szary. No i trochę tego pomarańczu i zieleni. No ale wracając do tematu, to dwie macki będą przy październiku, takie zwisające jak właśnie na pierwszej stronie, natomiast po prawej i po lewej stronie w rogu takie słodkie pluszaczki, które widziałam kiedyś w internecie i tak bardzo mi się one spodobały, że postanowiłam jednak coś słodkiego tutaj przemycić. I trochę nam pasują do słodkich rekinów. Po prawej stronie natomiast zrobiłam wieloryba, żeby jakoś zapełnić tę lukę, no i wszystko wykończyłam niebieskim kolorem. I bullet journal na październik mamy już skończony. Ok,
jak w dzisiejszym odcinku, to już by było na tyle. Napiszcie mi w komentarzach, jaki wy temat wybraliście na nadchodzący miesiąc, czyli październik. No i czy spodobał wam się właśnie ten mój temat. Zawsze możecie wykorzystać ten mój dzisiejszy pomysł do swoich bullet journali. No i ja jak zawsze zapraszam was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie pojawiają się także inne rysunki niż tutaj na YouTubie. A my widzimy się w kolejnym odcinku w środę o 15 i w sobotę o 9, więc do zobaczenia i pa!